Dobra, doganiamy Ulfa. Kurde, byłem blisko, żeby go wyprzedzić. Nie, nie udało mi się tego wygrać. Za bardzo na prowadzenie wyszedł. Teraz może się uda. Trzymajcie kciuki. Dobra, jestem z powrotem. Na razie mi siedzą na ogonie. Teraz się okazuje, że to Angie jest ostatnia i bardzo dobrze. Ale pytanie, czy oni mnie w ostatniej chwili wyprzedzą. Zbliżają się. Nie, nie udało im się. Bardzo dobrze. Nagroda pieniężna 50 tysięcy. Hamulce i zawieszenie. Poziom trzeci. Pakiet profesjonalny. O! Teraz z nimi się, kurde, na zwykły wyścig zmierzę. Zobaczymy, jak to będzie na zwykłym wyścigu. Bo na razie w kanionie to nie dostali, kurde, w trzy dupy. Myślę, że tutaj to spokojnie dostaną w pysk. Myślę, że to nie będzie nic trudnego. Jeżeli chcecie, to możecie się oczywiście podzielić w sekcji komentarzy opiniami co do tego, co do konfrontacji z tymi bossami, bo jestem naprawdę niezmiernie ciekaw tego. Co sądzicie na ten temat? Czy wam sprawiali oni problem? Czy nie sprawiali? Czy jakim w ogóle autem jechaliście na konfrontację z nimi, no nie? Bo to mnie też bardzo ciekawi. Wow. Wow, trochę tego nie ogarnąłem. Trochę mi tutaj Wolf z Kenjim chcieli usiąść na dupie. O! Spowolniłem ich. Co za, kurde, barany jedne. Teraz Angie to tam, kurde, została w miejscu. Oni zaczynają nadganiać. Kenji i Wolf siedzą mi na ogonie. A, oni skrótem jadą. Teoretycznie mógłbym też, ale wydaje mi się, że ten skrót, no, trochę bardziej spowalnia niż przyspiesza. Ale teraz ja sobie tym pojadę skrótem. Tym bardziej, że tutaj mamy taką trochę ciekawą trasę, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo zakrętów. Takich mega ostrych zresztą. Kurwa, NPC muszą teraz, kurde, Jezus Maria. Te NPC to są naprawdę denerwujące, nie? Te auta, w sensie NPC. Mam na myśli Silverton, o, super. Thank you.
No i dostali, kurde, na łeb. Nic teraz żeśmy nie dostaliśmy. Tego typu hakerz wygrywa. Yeah! Dobra. Obrazili się, więc teraz jedzie, kurde, ten, Darius. Supra kontra Audi. To musi być ciekawy pojedynek. You know, I spent that money that you got framed for. I bought Nikki everything that you couldn't. Ty kupiłeś Nikki, a ja w tym momencie skopię ci zadek. I odkupię od ciebie autko. Nie no, wiadomo, od ciebie nie będę mógł odkupić autka, a szkoda, byłoby śmiesznie. Jakbyś, kurde, stracił swoją Audicę. Wtedy to bym naprawdę, kurde, no, z beki nie wyrobił. Ale no, Darius w przeciwieństwie do poprzednich bossów, no nie jest taki prosty, jakby się wydawało. W sensie, to też zależy trochę, zależy jakie auto wybierzecie. Wydaje mi się, że Suprom jestem w stanie go pokonać. Gorzej byłoby, gdybym pojechał, kurde, nie wiem, jakimś starym rzęchem, właśnie może tą Alfą Romeo, którą na początku miałem. A tak to Suprom jestem w stanie chyba go pokonać, tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. No, widzicie, głupi jeszcze zacierz ma na mordzie. Jak tylko w auto w jakieś wjedziemy. O, patrzcie, jak kurde na ogonie siedzi, widzicie? Ale koniec końców coś wyprzedzić mnie nie może, więc wydaje mi się, że ładnie musiałem tą Toyotę Supra stuningować, skoro on nawet nie ma szans mnie wyprzedzić. Albo on za słabo... Dobra, nie mam pytań. Chłop wjechał w ścianę i sam się spowolnił, tak więc XD z niego. Pojechałem jednym z gorszych skrótów i się okazało, że go tak czy siak mam dalej wyprzedzonego. Genialne to jest. O, teraz tu nadgonił. Masakra, coś czułem, że szło za dobrze. Zdecydowanie szło za dobrze. To może powtórzymy. Cały czas mi na ogonie siedzi, kurde, śmietnik. O, on będzie próbował teraz wyprzedzać z lewej. Ale ja mu nie dam. Nie ma takiej możliwości, że będzie mnie z lewej śmieć wyprzedzał. I tak on teraz ten wyścig przegra. Bez, kurde, dwóch zdań. Patrzcie, jak się striggerował. Patrzcie, jak się striggerował, kurde, dziecko. Bardzo dobrze, ukończyłem pierwszy. Super. Teraz będziemy mieli kanion, co nie? I wtedy chyba będziemy mieli już koniec, bo tylko są też dwa wyścigi, tak jak z każdym bossem. Nie pamiętam, jak pierwszy raz grałem w Carbona, to nie pamiętam, czym właśnie, kurde, Dariusa rozwaliłem. Ale pięknie ta Toyota wygląda przy tej Audi. Ładnie to wygląda. Serio. Stare auto Dariusa kontra obecne. No one can touch me. Nikt nie zdała cię dotknąć. Zobaczymy. Żebyś jeszcze się, kurde, nie zdziwił, kurde, śmietniku. Bo może być tak, że ja cię zdołam dotknąć i wtedy będziesz płakał. No, no to sobie dotknąłem go. Raz jeszcze. You're gonna want it.
się szczerzysz, kurde. Tak zaraz będziesz, kurde, płakał, bo zaraz zostaniesz wyprzedzony. Więc nie wiem, czy to jest naprawdę takie zabawne w tym momencie. Mamy teraz całą prostą. No spróbujmy to ogarnąć. Kurde, mam stresa, powiem szczerze. Bo jestem coraz bliżej jego. To jest właśnie najlepsze. Kurde. Ach, ten Darius, kurde, nie chce dać nie chce dać mi wygrać. Szkoda. Szkoda, że on jest taki uparty jak osioł. No ale no trudno, no nikt nie powiedział, że ostatni boss będzie łatwym bossem. A temu co? Zrobił minę srającego kota, dosłownie. Dobra, nie ciesz się tak, bo zaraz te zęby zgubisz. Śmietniku. Dobra, to będzie etap jeden z dwóch, więc na razie ten pierwszy etap przegrałem. Więc lecimy. Teraz etap drugi z dwóch, więc mam nadzieję, że teraz mi się uda, kurczę. Bo teraz centralnie za nami jest. I teraz to my musimy jak najszybciej się dostać do mety. Zanim te punkty wszystkie spadną. Jednak wezmę Lotusa. Wydaje mi się, że Lotus jest bardziej pewniejszą opcją niż, kurde, jakaś tam Toyota Supra, którą dostałem przed chwilą w dupę. No. Lotus sobie zdecydowanie lepiej radzi. Dobra, lecimy Lotusem, więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Lotusem może pójść... Nie no, wydaje mi się, że może pójść lepiej niż Toyotą Suprą, tak więc... Ja teraz tutaj zrobię edyt i zobaczymy się, jak zacznę go, kurczę, doganiać. Albo nawet już zacznę go przeganiać. To będzie dopiero dobre. Siema wszystkim po przerwie. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, wyszła taka ciekawa sprawa. Jak widzicie, pewnie się zapytacie, dlaczego mam Mercedesa McLarena. Co się stało? Dlaczego nie jadę Toyotą Suprą albo Lotusem? Otóż okazało się, że... Potrzebowałem trochę szybszego auta, a próbując przejść Dariusa Lotusem, czy Toyotą Suprą, no nie było takiej możliwości, było po prostu to za ciężkie, więc stwierdziłem, że sobie na szybkości kupię McLarena, sprzedam Toyotę Supra, ale potem ją oczywiście odkupię i będę starał się ogarnąć te wzorki Dariusowe. No to stwierdziłem, że kupię sobie McLarena, trochę go stuninguję i spróbuję dojechać tego śmiecia, no i... Widzę się z wami teraz ponownie na końcówce pierwszego wyścigu. O, dokładnie tak, zobaczcie, jak on jest daleko. No, tak więc tak to właśnie wygląda. Trochę się ślizga ten McLaren, ale myślę, że damy radę. Myślę, że koniec końców damy radę i wyścig w kanionie będzie zaliczony za pierwszym razem. A jak nie za pierwszym, to chociaż za drugim razem, tak więc... Użyczcie mi szczęścia, może tak to powiem. I taki tuning na szybko zrobiłem, więc wiem, że wygląda on paskudnie, no ale chciałem coś na szybko ogarnąć. Moi drodzy, jest! Udało się! Ukończyłem pierwszy. Audi Le Mans Quattro. Przeszliśmy grę. No.
Ja pierdziele, udało się. Za trzecim podejściem. Silverton podbite. Super. The keys are in the car. Enjoy it while it lasts. There's always someone out there who's a little faster than you are. And sooner or later, they're gonna catch up. Zdobywca za ukończenie. Wygraj w trybie kariery. Wszystkie. Karta nagrody. Numer 1 za ukończenie. Ukończ tryb kariery. Aha, dobra, myślałem, że coś jeszcze tutaj będzie. Wygrywasz. Dziękujemy za grę w Need for Speed Carbon. Udało ci się właśnie odblokować 5 nowych samochodów, w tym Audi Le Mans Quattro. Wypróbuj je w trybie szybkiego wyścigu. W grze wciąż pozostało mnóstwo rzeczy do zrobienia. Skompletuj wszystkie karty nagród, zabierz się za serię prób i spróbuj przejść tryb kariery inną klasą samochodów. Czy chcesz zapisać zmiany w swoim profilu? Nie... Tak, chcę. Oczywiście, że chcę. Udało się, moi drodzy. Przeszliśmy Need for Speed Carbon. W ogóle taka mała ciekawostka. Po tej ostatniej cutscence, która miała miejsce, gdzie Darius odjechał hen-hen daleko, oryginalnie Nikki miała mieć nową linię dialogową, w sensie w ogóle miała mieć linię dialogową i miała powiedzieć do nas, miała powiedzieć, że jest jeszcze jedna osoba, która powinna sprawdzić nasze umiejętności i wtedy miał się z automatu włączyć wyścig w kanionie, gdzie miałeś się ścigać z Nikki. Nie wiem, czy gdybyś wygrał z Nikki, to byłaby jeszcze jakaś cutscenka, czy właśnie byłyby napisy końcowe, ale coś takiego miało być. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem serię z Zagrajmy w Need for Speed Carbon. Za jakiś czas będziemy robili odcinki z serii prób. Nie będziemy teraz od razu się za to zajmować, ponieważ następną grą, którą będziemy robić, to będzie Need for Speed Most Wanted 2005 z modami. Jednakże seria prób gdzieś tam w tle będzie sobie grała i poza serią prób będziemy jeszcze jakieś tam inne gierki ogrywać, tak więc oglądajcie na bieżąco. Jeżeli jesteście nowi na kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół uzasadnijcie dlaczego. Wpadajcie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. I nagrywałem to 19 czerwca, tym razem o godzinie 17:31, ponieważ musiałem sobie trochę przerwy zrobić i musiałem przemyśleć, jakby tu Dariusa pokonać. I udało mi się to zrobić za trzecim podejściem, tak więc jestem z siebie dumny. I co? Nie mam nic więcej do dodania. Trzymajcie się, cześć i elo!